Zbawy wszystkie ziemie. Daj mu cześć winną całe ludzkie plemię. Bo litość Jego nad nami stwierdzona, a prawda Pańska wiecznie umieszczona. Z wami święci aniołowie, uwielbiamy jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, tak zawsze niech będzie, teraz i na wiek wieków niechaj słynie wszędzie. Z wami święci aniołowie, uwielbiamy Świętą, Boga Ojca i Baranka i miłość Ducha Świętego. Mię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu Zastępów Anielskich, przybywaj na pomoc ludziom zagrożonym przez moce ciemności. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, odkupieni życiem, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, a przez chrzest staliśmy się świątynią Ducha Świętego. Uproś nam łaskę wierności, byśmy tej godności w sobie strzegli nawet w najcięższych pokusach szatańskich. W Tobie, święty Michale, Kościół ma swego stróża i obrońcę. Ty prowadzisz ochrzczonych do niebieskiej szczęśliwości. Błagaj Boga, dawcę pokoju, aby zniweczył moc szatana, siewcy zamętu i nie dozwolił mu trzymać ludzi w niewoli grzechu, ani szkodzić Kościołowi. Obrońco chwały Najwyższego, zanieś nasze prośby do Boga i wyjednaj nam Jego miłosierdzie. Amen. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się. Niepokalane serce Maryi, módl się. Święty Michale Archaniele, módl się. Modlitwa o zwycięstwo nad szatanem. Boże Ojcze Wszechmogący, Wszechmądry i Wszechpotężny Stwórco nieba i ziemi, Ty, który w cudowny i nieomylny sposób władasz całym Wszechświatem, spraw, aby każdy człowiek wypełniał Twoją najświętszą wolę i według niej żył. Przywróć odwiecznie ustalony porządek, który dałeś stworzeniu. Połóż kres wszelkim poczynaniom szatana,
który doprowadzić chce do zniszczenia całej ludzkości i świata, który usilnie stara się zniszczyć każdego człowieka stworzonego przez Ciebie na Twój obraz i podobieństwo. Obroń nas, Ojcze Niebieski, przed wszelkimi Jego nienawistnymi poczynaniami. Uchroń świat przed zagładą, wszelkimi rodzajami klęsk i wojnami. Wejrzyj na Jezusa Chrystusa, Syna Twego, który niewinne życie za nas oddał na krzyżu, aby nas odkupić krwią swoją. Prosimy Cię o to za przyczyną niepokalanej Dziewicy Maryi, świętego Michała Archanioła, aniołów i świętych. Błagamy Cię przeto, Ojcze Niebieski, o ratunek i uwolnienie nas z sideł szatana, które ten bezustannie na nas zastawia. Wejrzyj, Ojcze Niebieski, na naszą słabość i nieudolność. Dlatego pokornie błagamy, przyjdź z pomocą udręczonemu ludowi swemu. Połóż kres panowaniu szatana. Święty Michale Archaniele, stań jeszcze raz na czele swego niebieskiego wojska i z Twym okrzykiem, któż jak Bóg, przyjdź nam z pomocą w tej nierównej walce dobra ze złem, aby pokój znów zapanował nad światem. Amen. Poświęcenie się świętemu Michałowi. O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja. Chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego anioła stróża i w obecności wszystkich aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i starać się usilnie o Twoją cześć. Bądź przy mnie przez całe życie moje, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszystkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość. A w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do Ojczyzny Wiecznej. Amen. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Książę najchwalebniejszy niebieskiego wojska, święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciwko książętom i władzom, przeciwko przywódcom świata tych ciemności, przeciwko duchom nieprawości w przestworzach. Przyjdź z pomocą ludziom, których Bóg na obraz podobieństwa swojego stworzył i od niewoli szatańskiej wykupił ceną wielką. Ciebie jako stróża i patrona czci święty Kościół. Tobie Bóg powierzył dusze odkupionych ludzi, abyś je w najwyższym szczęściu umieścił. Błagaj Boga pokoju, aby starł szatana pod nogami naszymi, aby już nie miał mocy trzymać w niewoli ludzi i szkodzić Kościołowi. Przekaż nasze prośby przed oblicze Najwyższego, aby rychło uprzedziło nas miłosierdzie Boże i abyś schwytał smoka, starego węża, który jest diabłem i szatanem, i związanego rzucił do przepaści, aby nie zwodził dalej ludzi. Egzorcyzm. Stojąc. W imię Jezusa Chrystusa, Boga i Pana naszego, za przyczyną niepokalanej Dziewicy Bogurodzicy Maryi, świętego Michała Archanioła, świętych apostołów Piotra i Pawła i wszystkich świętych, ufając w powagę naszego świętego posługiwania, przystępujemy bezpiecznie do odrzucenia napadów diabelskiego podstępu. Psalm 67. Niech powstanie Bóg i niech rozproszą się nieprzyjaciele Jego i niech uciekną ci, którzy Go nienawidzą, sprzed oblicza Jego.
Jak rozprasza się dym, tak niechaj wróg się rozproszy. Jak rozpływa się wosk w obliczu ognia, tak niech zginą grzesznicy sprzed oblicza Bożego. Oto przed krzyżem Pańskim uciekajcie moce złowrogie. Zwycięża lew z pokolenia Judy z rodu Dawida. Niech miłosierdzie Twoje, o Panie, będzie z nami, ponieważ zaufaliśmy Tobie. Egzorcyzmujemy Ciebie, wszelki nieczysty duchu, wszelka szatańska mocy, wszelka agresjo piekielnego napastnika, wszelki legionie, wszelki zboże i sekto diabelska. W imieniu i mocy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wykorzeń się i uciekaj z Kościoła Bożego. Od dusz na obraz Boży stworzonych i najdroższą krwią baranka odkupionych. Nie odważ się więcej, wężu najchytrzejszy, oszukiwać ród ludzki, prześladować Kościół Boży i wybrany Jego lud przesiewać i przetrząsać jakby pszenicę. Niech Ci rozkaże Bóg Najwyższy, któremu w wielkiej Twojej pysze czynisz się równym, który chce zbawić wszystkich ludzi i chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. Rozkazuje Ci Bóg Ojciec, rozkazuje Ci Bóg Syn, rozkazuje Ci Bóg Duch Święty, rozkazuje Ci Chrystus, odwieczne Słowo Boże, które ciałem się stało, które dla zbawienia rodzaju ludzkiego, zgubionego przez Twą zawiść, upokorzyło się samo, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Chrystus, który Kościół swój zbudował na silnej skale i oświadczył, że bramy piekieł nigdy go nie zwyciężą, ponieważ z Nim będzie każdego dnia aż do skończenia świata, rozkazuje Ci tajemnica krzyża i moc wszystkich tajemnic wiary chrześcijańskiej. Rozkazuje Ci Bogu Rodzica Dziewica Maryja, która pyszną Twoją głowę od pierwszej chwili swego niepokalanego poczęcia w swojej pokorze starła. Rozkazuje Ci wiara świętych apostołów Piotra i Pawła i wszystkich apostołów. Rozkazuje Ci krew męczenników i pobożne wstawiennictwo wszystkich świętych. Przeto smoku przeklęty, wszelki legionie diabelski, zaklinamy Cię przez Boga żywego, przez Boga prawdziwego, przez Boga świętego, przez Boga, który tak umiłował świat, że Syna swego jedynego dał, aby wszelki, który wierzy w Niego, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Przestań zwodzić stworzenia ludzkie i poić je trucizną wiecznego potępienia. Przestań szkodzić Kościołowi i zarzucać sidła na jego wolność. Idź precz, szatanie, wynalazco i nauczycielu wszelkiego oszustwa, wrogu ludzkiego zbawienia. Daj miejsce Chrystusowi, w którym nic nie znalazłeś z Twoich dzieł. Daj miejsce Kościołowi jedynemu, świętemu, katolickiemu i apostolskiemu, który Chrystus sam nabył krwią swoją. Upokorz się pod potężną ręką Boga, drżyj i uciekaj, ponieważ my wzywamy święte imię Jezus, przed którym drżą piekła, któremu moce niebios, potęgi i panowania są podległe, którego cherubini i serafini nieustającym wołaniem chwalą, mówiąc: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów. Klęcząc: Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Módlmy się. Boże niebios, Boże ziemi, Boże aniołów, Boże archaniołów, Boże patriarchów, Boże proroków, Boże apostołów, Boże męczenników,
Boże wyznawców, Boże dziewic, Boże, który posiadasz moc dać życie po śmierci i spokój po pracy, ponieważ nie ma Boga poza Tobą i być nie może, Stworzycielu wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, którego królestwu nie będzie końca. Pokornie prosimy, majestat Twojej chwały, abyś od piekielnych duchów, od wszelkiej władzy, od sidła, oszustwa i niegodziwości nas potęgą swoją wyzwolił i nietkniętych ustrzec raczył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Od sideł szatańskich wyzwól nas, Panie. Abyś Kościół Twój święty w Twej służbie bezpieczny i wolny zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nieprzyjaciół świętego Kościoła upokorzyć raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Teraz należy pokropić miejsce święconą wodą i odmówić 3 razy zdrowaś Mario, ostraż aniołów dla siebie samego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Patronie nasz święty Michale, ku prośbom naszym się skłon. Ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromi Twa dłoń. Patronie nasz święty Michale, ku prośbom naszym się skłon. Ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromi Twa dłoń. Patronie nasz święty Michale, ku prośbom naszym się skłon. Ucisz świata wzburzone fale, niech ciemne moce gromi Twa dłoń. Stróżu mój.
Kyrie eleison, Chryste eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo Królowo Aniołów, módl się za nami. Święty Aniele Mój Stróżu, módl się za nami. Święty Aniele Obrońco Mój we wszystkich potrzebach, módl się za nami. Święty Aniele Obrońco Mój we wszystkich niebezpieczeństwach, módl się za nami. Święty Aniele Mój Pocieszycielu, módl się za nami. Święty Aniele Obrońco Mój we wszystkich cierpieniach, módl się za nami. Święty Aniele Mój Miłośniku, módl się za nami. Święty Aniele Mój Nauczycielu, módl się za nami. Święty Aniele Mój Przewodniku, módl się za nami. Święty Aniele Świadku Moich wszystkich działań, módl się za nami. Święty Aniele Mój Pomocniku, módl się za nami. Święty Aniele Mój Doradco, módl się za nami. Święty Aniele Czystości Miłośniku, módl się za nami. Święty Aniele Miłośniku Uczciwości, módl się za nami. Święty Aniele Najposłuszniejszy Bogu, módl się za nami. Święty Aniele Duchowy Mój Bracie, módl się za nami. Święty Aniele Wzorze Czystości, módl się za nami. Święty Aniele Wzorze Posłuszeństwa, módl się za nami. Święty Aniele, od którego pochodzi natchnienie do dobrego, módl się za nami. Święty Aniele, prowadzący duszę do wiecznej światłości, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, który w niewysłowionej dobroci swojej świętych aniołów dla naszej obrony posyłać raczysz, daj nam pokornie Cię prosimy, abyśmy opieką ich byli zawsze chronieni i wspólnym z nimi obcowaniem wiecznie się cieszyli. Przez Chrystusa, Syna Twojego, a Pana naszego, który z Tobą w jedności Ducha Świętego żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Modlitwa do świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pokornie prosimy, a Ty, Książę Wojska Niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święty Michale Archaniele, patronie Kościoła Świętego, módl się za nami. Bądź
zawsze ku pomocy. Strzeż mnie od wszelkiego złego i prowadź do życia wiecznego. Strzeż mnie od wszelkiego złego i prowadź do życia wiecznego. Zawsze przy mnie, zawsze stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż mnie do życia wiecznego. Strzeż mnie od wszelkiego złego i prowadź do życia wiecznego. Strzeż mnie jeszcze jeden aspekt do poruszenia, myślę, że ważny. Post w walce duchowej to nie odchudzanie się ani głodówka oczyszczająca. O co tutaj chodzi? Post chrześcijański powinien być przede wszystkim pewnym sposobem odejścia od własnego egoizmu. Pościmy po to, żeby pokonać swój egoizm, skoncentrowanie na sobie. Natomiast dzisiaj wiele osób podejmuje taki różnorodny, w cudzysłowie, post, ale motywacje nie są duchowe. Robią to z powodów medycznych czy estetycznych. Celem więc takiego postu jest zawsze moje własne ja. Czyli taki post nie uwalnia człowieka od samego siebie. Co więcej, może go jeszcze bardziej na sobie skoncentrować, na jego egocentryzmie. Szczególnie jeśli byłby to post z motywacji estetycznych. Jak jest medyczny, bo lekarz nakazał ze względów zdrowotnych, to pół biedy. Trzeba to zrobić. To nas to kosztuje też, ale robimy to. Ze względu na przykazanie nie zabijaj. Ale estetyczny to już jest koncentracja na samym sobie. I tutaj małe ostrzeżenie. Czasem szatan, nadając naszemu pragnieniu postu taki charakter, by zastosować tą zasadę dzisiaj bardzo popularną, dwa w jednym, może odebrać moc duchową naszemu postowi. Czyli jak będzie chciał, żebyśmy właśnie popościli, a przy okazji się odchudzimy. Tu ostrzeżenie Jezusa, że nie można służyć Bogu i mamonie, też jest do zastosowania. Post to nie jest zmiana jadłospisu. Post to nie jest dieta odchudzająca. Post jest to
wyrzeczenie, które zakłada chwilową rezygnację rzeczy dobrych, pożytecznych, by z nich na jakiś czas nie korzystać, dla motywów duchowych. Dobry post poprzedzany jest modlitwą, właściwą intencją. To intencja decyduje, czy będziemy dobrze i skutecznie pościć. Czyli post dla nas ma nas uwalniać od nas samych, wolnym, żeby być dla Boga i dla innych ludzi. I tu chciałbym przy tej okazji krótko nawiązać do pewnego świadectwa, które kiedyś na zakopiańskiej sesji powiedziała siostra Małgorzata. To była bodajże sesja o charyzmatach. To było publiczne świadectwo, ludzie go słyszeli, więc mogę go powtórzyć. Otóż to była siostra, która wiele się modliła wstawienniczo za ludzi o różne uzdrowienia, uwolnienia i często chciała to popierać postem, tą swoją modlitwę wstawienniczą. Ale zawsze, kiedy pościła, prosiła Pana Jezusa, by przez ten post nie straciła na wadze, żeby nie chudła, bo miała kilka kilogramów nadwagi, które chętnie by też gdzieś tam sobie zrzuciła. Prosiła, żeby Pan Bóg jej nie zabrał tej nadwagi, właśnie żeby jej intencja była czysta. Ja nie poszczę, żeby się odchudzać przy okazji, tylko ja poszczę, żeby wesprzeć moją modlitwę wstawienniczą za tego drugiego człowieka. Myślę, że ten przykład jakoś może nam to zobrazować, że te dwa w jednym może się skończyć, że służymy tylko mamonie, a nie Bogu. Że się odchudzimy, ale żadnej mocy duchowej z tego postu nie zyskamy. I w końcu ostatnia rzecz, to jest to nauczanie Jezusa. Znaczenie postu w walce z szatanem. W Ewangeliach znajdujemy ten znany opis, który chcę tu na koniec wam przypomnieć, który Mateusz opisuje tymi słowami. Gdy przyszli do tłumu, podszedł do Jezusa pewien człowiek i padając przed nim na kolana prosił: Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi. Przyprowadziłem go do twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was cierpieć? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. A wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? On zaś im odrzekł: Z powodu małej waszej wiary. Bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd, tam, a przesunie się. I nic niemożliwego nie będzie dla was. Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca się tylko modlitwą i postem. To jest u Mateusza 17 rozdział, wersety 14-21. I warto tutaj przypomnieć, że już wcześniej Pan Jezus wysyłał apostołów po dwóch i dał im moc do wyrzucania złych duchów. I oni to czynili. Głosili dobrą nowinę, uzdrawiali chorych, wyrzucali złe duchy. Natomiast tu widzimy, że się im nie udało tego uczynić. Zły duch nie chciał opuścić człowieka mimo działań apostołów. Jezus mówi im, że zabrakło im wiary i że niektóre złe duchy tylko postem i modlitwą się wyrzuca. Jeśli Jezus to mówi, to myślę, że trzeba wziąć te słowa na serio. I tu nie chodzi tylko o egzorcyzmy, o wyrzucanie złych duchów z drugiego człowieka, ale chodzi także o walkę ze złym duchem, który mnie atakuje. Może jeszcze nie zniewala, ale na razie kusi. Silną bronią do tej walki jest post, nie tylko modlitwa. Zresztą egzorcyści podkreślają, że przy modlitwie o uwolnienie czy także o modlitwie nad opętanymi, post jest wielką pomocą do tej modlitwy, do tego, by złego ducha wyrzucić. Post jest prawdziwą walką przeciwko szatanowi, przeciw temu, co chce on uczynić w naszym życiu, by nas skoncentrować na nas samych. Więc warto, żebyśmy z tej broni nie rezygnowali, żebyśmy nie nastawiali się tylko na to minimum, które nam Kościół powierza, ale żebyśmy szukali, jak my w swojej hojności serca możemy lepiej tą broń stosować. Ale pamiętajmy, że dobrze, żeby to stosować w kontakcie ze swoim spowiednikiem czy kierownikiem duchowym, bo szatan również wie o tym,
jak ten post jest pomocny, więc może, jeśli nie może nas przekonać do tego, byśmy z niego zrezygnowali, to albo nas kusić właśnie tym dwa w jednym, żebyśmy to połączyli z jakimś odchudzaniem się, albo może powodować do tego, że przyjmiemy nadmierne posty, które zaszkodzą naszemu życiu, zaszkodzą naszemu zdrowiu w taki sposób, że będziemy wtedy jeszcze bardziej podatni na jego pokusy niż moc. Więc tu jest potrzebna również roztropność. I to, myślę, święty Ignacy też pięknie ujmuje w jednej z uwag wstępnych, mówiąc, że kiedy osoba jest w czasie rekolekcji w stanie pocieszenia, to kierownik duchowy musi pomóc jej rozeznać, żeby nie robiła nadmiernych postanowień. Kierownik duchowy musi być pomocą w roztropności w tym, co postanawia, bo może ona podjąć takie postanowienia, które wcale od Pana Boga nie pochodzą, które może nawet kusiciel podsuwa właśnie po to, żeby tą osobę jakoś potem umęczyć, udręczyć, czy zniechęcić w ogóle nawet do rekolekcji, skoro niby tu postanowiłam, a teraz nie jestem w stanie tego wprowadzić. Czyli po to jest też kierownik duchowy, żeby do naszej hojności dodał roztropności. I razem z tego będzie dobra broń. Modlitwa do Matki Bożej. Dostojna Królowo Niebios, najwyższa Pani Aniołów, któraś od początku otrzymała moc i posłannictwo zdeptania głowy szatana, prosimy Cię pokornie, ześlij Twoje święte zastępy, aby pod Twoimi rozkazami i przez Twoją moc ścigały piekielne duchy, wszędzie je zwalczały, unieszkodliwiały ich poczynania i strąciły je z powrotem w przepaść. Któż jak Bóg? Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas, ochraniajcie nas. O czuła Matko, Ty jesteś i Ty pozostaniesz na zawsze całą naszą miłością i nadzieją. Amen. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pozbierz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Hołd należny złożmy Panu. Królowi Aniołów. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem Serafinów. Uwielbiamy Cię, świętym Michałem, Archaniołem i chórem Serafinów. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem Serafinów. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale, Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Złóżmy Panu, Królowi Aniołów. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem Cherubinów. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem Cherubinów. Uwielbiamy Cię, Boże. Świętym Michałem, Archaniołem i chórem Cherubinów. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale, Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Hołd należny złóżmy Panu. Oh.
Michałem, Archaniołem i chórem tronu. Świętym Michałem, Archaniołem i chórem tronów. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem tronów. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale, Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Michałem, Archaniołem i chórem Panowa. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem Panowa. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem Panowa. Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Odnależmy, złóżmy Panu. Królowi Anioł. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem mocą. Michałem, Archaniołem i chórem mocarstw. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem mocarstw. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale, Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Archaniołem i chórem potęg. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem potęg. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem potęg. Uwielbiamy Cię, Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Odnależmy, złóżmy Panu. Królowi Anioł. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem księstw. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem księstw. Uwielbiamy Cię, Boże. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem księstw. Uwielbiamy Cię, Boże. Święty Michale, Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Hołd należny złóżmy Panu. Królowi Anioł. Ze świętym Michałem, Archaniołem i chórem.
chórem archaniołów. Uwielbiamy Cię, Boże! Ze świętym Michałem archaniołem i chórem archaniołów. Uwielbiamy Cię, Boże! Ze świętym Michałem archaniołem i chórem archaniołów. Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Hołd należny złóżmy Panu. Świętym Michałem Archaniołem i chórem aniołów. Uwielbiamy Cię, Boże! Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem aniołów. Uwielbiamy Cię, Boże! Ze świętym Michałem Archaniołem i chórem aniołów. Święty Michale Archaniele, zwiastunie Bożej chwały. Módl się za nami do Syna Bożego. Ze świętym Michałem Archaniołem. Gabrielem Archaniołem. Dziękujemy Ci, Boże, za dzieło wcielenia. Ze świętym Rafałem Archaniołem. Prosimy za ludem pielgrzymującym do Królestwa Niebieskiego. Ze swoim aniołem stróżem. Przepraszamy Cię, Boże, za nasze grzechy. Aniołowie, archaniołowie, trony i zwierzchności, księstwa i potęgi, moce niebieskie, cherubini i serafini, Tobie wierni, Jezu.
wzmacniają Jezu w walce. Arcykapłanie, spójrz na naszych braci, Panie. Panie, sprawi aniołowie ziemi byli Tobie wierni, Jezu. Niech będą aniołami łaski, które dusze oczyszczają i podnoszą. Niech będą aniołami pokoju, które przy śmierci otwierają Jezu bramy niebios.